Cześć, z tej strony Kushi, witam was w kolejnym odcinku z otwierania angielskiego wydania kart Pokémon zestawu Shining Legends. Dzisiaj otwieramy tego epickiego Elite Trainer Boxa. Zapraszam. No, bez noża się nie obejdzie. Moje biurko. Pamiętajcie, zawsze róbcie odwrotnie niż ja, czyli tnijcie od siebie, a nie do siebie. Dobra, ale przynajmniej nie uszkodziłem opakowania, które wygląda dosyć, powiem wam szczerze, epicko. Dosyć epicko to się wysuwa, tak jak sądziłem, to się wysuwa. I tutaj mamy przede wszystkim, zobaczcie, Player's Guide. To jest bardzo ważne, dlaczego? Bo tutaj mamy spis wszystkich kart Pokémon w tym zestawie. Co tutaj jeszcze mamy? GX-y, Entei, Raichu, Mewtwo, Zoroark. W sumie jeszcze Mewtwo nie mamy z tych, które tutaj są. Ale nas interesuje tak naprawdę, co jest na końcu tego wszystkiego. Nie, w sumie jeszcze nas po drodze interesuje to. Czyli zobaczcie, Shining Mew. Bardzo chciałbym trafić tą kartę. Mewtwo GX też by się przydało jak najbardziej. Co my tu jeszcze mamy fajnego? Shining Rayquaza. Ostatnia strona. Tutaj są tak naprawdę najrzadsze karty, które chcemy trafić i mamy tak: Entei Full Art, Mewtwo GX Full Art, następnie Pokémon Breeder Full Art, tutaj Rainbow Karty. Rainbow Karty mamy tak: Entei GX, Raichu GX, Mewtwo GX, którego trafiłem już wcześniej, tylko że w japońskich kartach, Zoroark GX i potem jest ostatnia karta, Prototype Mewtwo, te Full Arty i ten Prototype Mewtwo. To są najrzadsze karty w tym zestawie, przy czym te są wpisane jako Ultra Rarki, ta jest wpisana jako Secret Rarka, czyli to jest w sumie najrzadsza karta, jaką można trafić w całym tym zestawie. Trzymajcie za mnie kciuki, żebym ją trafił. Także instrukcję sobie zobaczyliśmy, zobaczmy, co jest jeszcze w tym boksie oprócz instrukcji. Nie psujemy tego boksa, wyślemy może komuś jako nagrodę albo sobie zostawię. W sumie dobra, boksa zostawię sobie, bo nie chce mi się pakować takiej dużej paczki dla kogoś, ale inne rzeczy na pewno będą do wygrania z tego boksa. Wow, to się go tak otwiera. I jak się to otworzy, to mamy tak, przede wszystkim boostery, których jest 10, także dzisiejszy filmik to będzie naprawdę niezły sztos. Niezły sztos, zostawcie od razu łapkę w górę. Będzie ostro, naprawdę mówię wam od razu. I tak, Shining Hoenn jest promocyjnie dodany do tego zestawu, czyli od razu z góry, nawet nie muszę mieć szczęścia, kupując ten zestaw, mam po prostu tego Shining Hoenna i on jest zafoliowany. Zostawię go sobie w tej folii, w celach kolekcjonerskich on będzie po prostu w stanie 100% nieuszkodzony, 100% nówka sztuka, bardzo fajna, rzadka karta Pokémon. I teraz mamy tak, zakładki do kart, tutaj jest taki magnesik z napisem GX, to właściwie nie jest magnes, tylko taki plastikowy element, żeby go sobie położyć. Tutaj mamy karty energii Pokémon, po prostu zestaw dużej ilości energii Pokémon, specjalne unikatowe koszulki, zostawię je sobie, bo ja dużo używam koszulek naprawdę do przechowywania rzadkich kart Pokémon, także przydadzą mi się. Kostki do gry, to jest wszystko w tym pudełeczku, także odkładam je tutaj do tyłu. My się skupmy na tym, co jest najważniejsze w tym odcinku, czyli 10 boosterów Pokémon Shining Legends, wydanie angielskie. Lecimy. Mam nadzieję, że dzisiaj coś dobrego się naprawdę trafi. Jak tak patrzę na takie 10 boosterów i znając ich cenę, masz w dłoni, trzymając takie 10 boosterów, dosyć sporo kasy niestety. No tak jak mówiłem, niestety te Shining Legends boostery u nas na zachodzie, czyli w Europie, w Ameryce, są troszkę droższe niż pozostałe karty Pokémon. Zwykłe takie boostery z innych wydań. Tak czy inaczej zaczynamy. Pierwszy booster mamy tak, kartę ognistą, Pokémon Catcher, Golurk, sfokusuję sobie lepiej kamerkę, Golurk, Volcarona, Shroomish, następnie Totodile, Bulbasaur, Pikachu, Stunfisk, Reverse Holo Larvesta i rzadka karta Hoopa, holograficzna Hoopa. Hoopa już miałem, ale okej, dobra, zdarza się. Także mam powtóreczkę, powtórki również będą rozdawane na giveaway'u w tą niedzielę. Także dla was dobra wiadomość, że trafiłem powtórkę. Powiem wam szczerze, są emocje, tak naprawdę, tak jak pamiętacie te odcinki, kiedy otwierałem japońskie karty Shining Legends, spróbuję z drugiej strony, może będzie prościej otworzyć. Jak otwierałem te japońskie Shining Legends, to naprawdę trafiliśmy dużo rzadkich, fajnych kart. Tym razem do tej pory póki co raczej mi szczęście za bardzo nie dopisywało, ale może to się zmienić w tym momencie, w tym odcinku, bo tak naprawdę te rzadkie i fajne karty, które można trafić w tym zestawie, to jest po prostu coś niesamowitego. Już tam zobaczyłem kątem oka tą ostatnią kartę. Nie wiem, co to jest, ale wydaje mi się, że to będzie coś dobrego, także przygotujcie się, moi drodzy. Trzymajcie się mocno waszych krzeseł, bo możecie z nich spaść. Ja też mogę spać ze swojego, także też będę mocno się trzymał. Incineroar, Stunfisk, tam mieliśmy oczywiście Sofoklesa i tak dalej. Ekans, Breloom, Voltorb. Nie mogę się już doczekać, jaka będzie ta ostatnia, bardzo rzadka karta. Tu jest Buizel, Reverse Holo. Uwaga, teraz jest ta rzadka karta. Wow, Zoroark GX! Zobaczcie, jak on fenomenalnie wygląda z tym hologramem. Jemu nawet oczy się świecą. Czy japońska karta też tak wyglądała? Nie, jednak na tych japońskich kartach trochę te hologramy są gorszej jakości. Dobry drop. Pierwszy nasz właściwie GX w tym odcinku. I od razu fajny, bo Zoroark. Także odkładamy go sobie tutaj. I lecimy teraz z kolejnym boosterem Shining Legends. Tym razem z czarną Rayquazą. Niektórzy mówią Rayquaza, ale w oficjalnym Pokédexie, w oficjalnej wymowie jest powiedziane Rayquaza. Także ja mówię tak, jak w oficjalnym Pokédexie. Nie wiem.
raczej oficjalny Pokédex wyprodukowany przez Nintendo jako aplikacja na 3DS-a, no raczej on nie może się mylić, tak? Tak czy inaczej przekładamy karty i patrzymy, co my tu mamy, moi drodzy. Mamy tak. Energia Warp Energy, Feraligator, Lipard, Quillfish, Torkoal, Minun, spodziankę, również związaną z Shining Legends. Tam będą takie koksiarskie rzeczy, że tak naprawdę ten box, który dzisiaj otwieramy, to w porównaniu do tego to będzie nic. To będzie nic, bo tam są również fajne gadżety, ale tak naprawdę jeszcze lepsze. I takie karty promocyjne, że normalnie szczena opada. Chociaż dzisiaj w tym zestawie też były fajne karty promocyjne. No bo na przykład dostaliśmy gwarantowanego za darmo Shiny Hoa. W sumie nie za darmo, no bo wiadomo, że ten box kosztuje odpowiednio więcej niż jak gdyby kupować sobie na sztuki boostery po prostu. Nie wiem, czy przełożyłem. Chyba przełożyłem, dobra. Patrzymy, co my tu mamy. Energię psychiczną, Golurka, Hał. Następnie mamy Feraligatora, Scraggiego, Quillfisha, Torkoala, Minun, Jinx, Stunfisk, Reverse Holo i Veltal. Trafił nam się i Veltal jako karta legendarna holo. I w sumie te hologramy wszystkie wyglądają naprawdę bardzo dobrze na tych rerkach. Okej, okay, no problemo, lecimy z kolejnym, z tą Rayquazą. Chciałbym taką Rayquazę shiny trafić, no chciałbym mieć tą kartę po prostu do swojej kolekcji. Nie wiem, czy wy też, jeśli tak, napiszcie, nie wiem, hashtag shiny Rayquaza. W ogóle powstaje pytanie, o co chodzi z tym shining, czemu jest shining, a nie shiny. Wydaje mi się, że to jest po prostu taka różnica w nazewnictwie. Chodzi o shiny, ale w kartach Pokémon nazywają je shining, nie wiedzieć czemu. Taka po prostu drobna różnica w pisowni. Tak mi się wydaje, że to jest kwestia tego. Mamy tak, kartę energii, potem Great Balla, Sophocles, Incineroar, Larvesta, Purloin, Krokono, Pikachu, Ekans, Damage Mover. To jest nasze Reverse Holo, a nasze Holo to jest Shymin. Nasze Holo to jest Shymin. Shymina też nie miałem po angielsku, także dodaję go do swojej kolekcji. Bardzo fajny Pokémon, bardzo fajna karta. Lecimy dalej. Zwłaszcza, że mamy już tylko 3 boosterki. Nie wiem, czy tak jest, ale w japońskich trafiałem więcej rzadkich kart. Może po prostu nie mam do końca szczęścia do tych angielskich, ale nie martwmy się, w następnym filmiku będę ich otwierał jeszcze dużo. Także tak naprawdę jeszcze wszystko przede mną. O, tutaj się nie chciało otworzyć ani z góry, ani z dołu, także w końcu otworzyłem prawidłowo boostera bez zniszczenia go. O kurczę, pada mi bateria. Mojej kamerze, co nie jest dobrze, nie jest dobrze, moi drodzy. Ten kodzik zostawiam oczywiście. Dla Yudiego przekładam 4 karty do przodu. Energię, Spiritomb, Damage Mover, Volcarona, Ekans, Zorua, Buizel, Plasyl, Torakat i uwaga, uwaga, energia holograficzna trawiasta i Manaf. Manaf jest rzadkim Pokémonem w tym boosterze, a tą energię sobie też zostawię, bo lubię te energie holograficzne, czy to są właściwie reverse holo. Patrzcie, jak ona się fajnie świeci. Zostawiam sobie do kolekcji. Dobra, bateria wymieniona w kamerze, także możemy sobie otworzyć 2 ostatnie boosterki Genesect i Mewtwo. Także lecimy. Genesecta już miałem w tych japońskich i to Shining. Natomiast nie Mew, tylko Mew jest na okładce tego boostera. Ja cały czas go nazywam Mewtwo, nie wiem czemu mówię na Mewtwo, powiedzcie mi, moi drodzy. Dobra, przekładamy raz, dwa, trzy, cztery karty do przodu. Unboxing przedostatniego boostera. Double Colorless Energy, fajna energia, Lipard, Electrode, Litten, Larvesta, Purloin, Krokono, Pikachu, Ultra Ball, Reverse Holo i uwaga, rzadka karta, Raichu GX! Mamy GX-a, mamy kolejnego GX-a, moi drodzy, mamy w tym momencie, patrzcie, 2 GX-y. Mamy Zoroarka, mamy Raichu GX, także kolejny, tak jak widzicie, GX do kolekcji, 210 punktów życia, Voltail GX, atak, który zadaje 120 obrażeń, całkiem spoko, jest to na pewno sukces, ale zobaczymy, co będzie w ostatnim boosterze. Myślę, że w tym boosterku z Mew, którego nazywałem przypadkiem Mewtwo, mam nadzieję, że się za to nie obraził, ale mam nadzieję, że będzie w nim coś jeszcze lepszego, jeszcze lepszy niż GX. Jest to oczywiście możliwe, jest to możliwe. Sami wiecie, co to takiego jest, coś lepszego niż GX, bo pokazywałem wam na początku tego odcinka, jakie są najrzadsze karty w tym zestawie, także wy wiecie, na co ja liczę, ja wiem, na co ja liczę. Wszyscy jesteśmy już wyedukowani na temat tego zestawu i to tak na maksa, naprawdę. Wiemy już o nim praktycznie wszystko. Otwieramy ostatni boosterek i mamy tak, Hał, Damage Mover, Scrafty, następnie Bulbasaur, Golet, prawie jak Golet, Voltorb, Breloom, Litten, Plasyl, Reverse Holo, uwaga, rzadka karta w tym boosterze, Palkia. Czy ja miałem już Palkię? Chyba tak, chyba miałem już Palkię. Nie, nie miałem. Nie miałem Palki
po angielsku. Tak jak mówię, w kolejnym odcinku będzie coś naprawdę, naprawdę epickiego. Część z was pewnie się już domyśla, co to będzie za specjalny, rzadki box, ale naprawdę, ci z was, którzy nie wiedzą, wierzcie mi, będzie naprawdę epicki. Koniecznie oglądajcie, zostawcie łapki w górę pod tym filmem, moi drodzy. I zobaczmy sobie na te nasze GX. To są nasze GX, które dzisiaj trafiliśmy. I przyjrzymy sobie jeszcze raz te legendy, bo trochę tego było, także żeby tutaj, wiecie, nie było zamieszania, to sobie jeszcze przypomnimy, co to było. Palkia, Manaphy, Shaymin, Yveltal, Latios, Raikou, Manaphy, Hoopa. Dwa razy Manaphy mi się trafił. No cóż, zdarza się. Dobra, to jest let. Trzymajcie się. Widzimy się jutro. Na razie, cześć.